Dziś eurodeputowany Forza Italia był rzecznik Silvio Berlusconiego, i Jaś Gawroński w kontrwywiadzie RMF. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Zamek Królewski, żur z borowikami, jagnięcina w miodzie lipowym, kolacja z okazji kongresu IPP. Rzeczywiście wielkie kulinarne wydarzenie? No, było bardzo dużo ludzi, no i było to bardzo dobrze zorganizowane. W Polsce kłócono się o myni, czy nie nazbyt ekstrawaganckie i nie wykwintne. Europy nie rzuciły na kolana wykwintnością? Było bardzo późno już wieczorem, więc nie, nie zauważyłem, żeby było tak bardzo bogato i wydaje że bardzo dobrze zorganizowany było. A koneser Donald Tusk, jakie wina zaserwował? Zapadł panu w pamięć? Pamiętam, że było białe i czerwone, ale nie, 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 nie wiedziałem etykiety. E, e, czy da się pokonać kogoś, kogo Włochy nazywają Napoleonem i Jezusem Chrystusem włoskiej polityki? Bardzo trudno, bo, bo, bo jest po, bardzo popierany we Włoszech, ma 75% poparcia i to jest trudno pokonać takiego, kogoś takiego. W walce o fotel szefa Europarlamentu Polska stoi na straconej pozycji, bo ścieramy się. Polska i Włochy, Berlusconi i Tusk, Buzek i Mauro wcale nie stracone. Mi się wydaje, że w tej chwili pan premier Buzek jest, ma dużo większe szanse niż włoski kandydat, ale w każdym razie mamy bardzo dobrą sytuację, bo obydwoje kandydaci są bardzo dobrzy, więc jakikolwiek zostanie prezydentem będzie dobrze i każdy będzie lepszy od tego przedostatniego prezydenta Borel Hiszpanii, który był naprawdę kompromitujący. Ale patrząc realnie i bez sentymentów, nie jest tak, że włoski walec, ten walec niego przejedzie się po Polsce? Nie ma Berlusconi jest bardzo popularny we Włoszech. Nie wiem jak bardzo jest popularny poza granicami Włoch. No ale czy, wydaje, właśnie, że... czy nie będzie tak, że, że, że Berlusconi ze swoją siłą witalną stworzy włosko, niemiecko-francuską koalicję, która nie da Buskowi szans? A dlaczego pan nie może myśleć, że Polska zrobił włosko niemiecko- francuską koalicję i zrzuc go Włochów? Może to polskie kompleksy? Może. A jest tak, że Berlusconi się będzie biło Mauro do ostatniej kropli krwi. Na ile dla niego ta walka jest istotna? Każda walka jest ważna specjalnie, jeżeli się już angażuje. Berlusconi jest ktoś, który nie lubi przegrywać tak jak dużo, dużo, polityków. Więc jeżeli się angażuje, to na pewno chce mieć sukces, ale, ale, ale jest tak samo polityk i rozumie, że czasami trzeba przestać walczyć. Dzisiaj w procentach szansę Błuska oceniłby pan na? 7, 68%. 68 do, do 32. Tak. No to sporo. A, a na ile, a na ile to, Ale że, może się zmienić. A na ile to, że Polska wystawia też Cimošević jako szefa Rady Europy osłabia szansę Buzka? To znaczy, czy nie będzie tak, że, że Cimošević wygra i wtedy wszyscy powiedzą, no już macie jedno no, stanowisko? W, 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 pozycja Cimoszewica jest dużo mniej ważna, byłaby niż, niż ta Buzka. No, na pewno gdyby Cimosiewicz został, to, to by troszeczkę osłabiło, bo trudno mieć te, te dwa pozycje razem. A pan uważa, że w ogóle jest się o co bić? Że warto się bić o fotel szefa warto. Europarlamentu? Warto, bo to jest symbol. Parlamentu jest bardzo ważny. Ten prezydent, który mamy teraz, Pöttering, to jest fantastyczny, świetny, Niemiec. bardzo, i, i, I to daje naprawdę wyraz, co jest Parlament. Ale nie jest tak, że, że lepiej pobić się na przykład jakieś stanowiska w Komisji Europejskiej, bo to tam tak naprawdę jest realna władza w Unii Europejskiej? No i tam jest realna władza, ale w Parlamencie jest coraz większa władza. Parlament idzie do góry, komisja, komisja staje. Parlament ma coraz więcej władzy i, i zostać prezydentem Parlamentu w tej w danej chwili to jest bardzo, bardzo ważne. A ma Pan jakiś pomysł to? powinien zostać polskim reprezentantem w Komisji Europejskiej? Nie. Leszek Balcerowicz, mówi się, Danuta by, Hibner, by, by, Janusz Lewandowski. Byłby by fantastyczny Balcerowicz. Jest bardzo, bardzo dobrze znany i, 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 i wszyscy znają w Europie to, co zrobił. Czy gdybyśmy wystawili Balcerowicza, moglibyśmy wywalczyć więcej w Komisji Europejskiej? Mi się zdaje, że tak. Czyli warto stawiać na Balcerowicza? Na pewno. Na ile to, że, a na ile to, że, że Polską dzisiaj rządzi Platforma Niepis ma znaczenie w tych rozgrywkach unijnych? Mi się wydaje, że nie że niedużo, bo w tych rozgrywkach liczą się, liczą się e, narody i, i, i te partie, które mają władzę. Potem kto ma władzę, to, to, to Europa nie syndekuje, nie, nie, nie interesuje się, kto ma władzę. Bo w spocie tak. wyborczym, w sporcie, w sporcie wyborczym PiS mówi, tak, może i nas nie lubili, ale z nami się liczyli, a dziś Polska przegrywa, bo nie rozmawia z Europą jak równy z równym. Ale gdzie przegrywa Polska? Zdaniem PiSu przegrywa wszędzie, na wszystkich frontach. Myślę, że nie wydaje. Myślę, tak, że Polska ma bardzo dobry prestiż, bardzo dobrą imaginę i, i, i eurodeputowani polscy w parlamencie bardzo dobrze działają. Zajmują się, mają pewne kompetencje specjalne w stosunku do, do Rosji, do wszystko. Znają się dobrze na tych wszystkich krajach i, i, i dają linię w, te, w, tych, w tych argumentach. I jeszcze jedna opinia PiSu. Jarosław Kaczyński mówi że Rzeczpospolitej, nie warto być członkiem IPP, czyli Europejskiej Partii Ludowej, bo ją całkowicie dominują Niemcy i tam trzeba działać zgodnie z niemieckimi interesami. No, Niemcy, że dominują, to jest za dużo powiedzieć, a na pewno mają duży wpływ. Dlaczego? Bo to jest największy naród, mają największy, najwięcej deputowanych, poważnych deputowanych. Może w różności do innych krajów są bardziej poważni, lepiej zorganizowani i na pewno mają duży wpływ. Ale nie trzeba przesadzać, tak, sami, sami Niemcy nie dają sobie rady w niczym, muszą się z kimś Czyli zgodzić. Si siła tak, ale nie dominacja? Dominacja absolutnie nie, ale wpływ duży. Z racji wielkości i z racji siły. I, I z racji profesjonalności ich ludzi, ich deputowanych. Ludzie wszyscy mówią po angielsku, powiedzmy, Niemcy, co, co nie jest przypadek w innych delegacjach, w innych narodach. I na koniec chciałem porozmawiać jeszcze z Panem o historii, bo Pańskie tutaj słowa na temat generała Jaruzelskiego zrobiły swego czasu spore z, z, zamieszanie. Dlaczego Pan uważa, że sądzenie generała Jaruzelskiego za stan wojenny jest absurdem? Bo ja myślę, że, że, że on można dyskutować, czy się pomylił, czy się nie pomylił, ale jest. Jestem przekonany, że działał w dobrze wierze, że on nie, nie działał jako agent Związku Radzieckiego, ale działał jako Polak, który myślał, że będzie bronił polskie interesy w tej danej chwili. I naprawdę Jan Paweł II uważał, że generała Jaruzelskiego za patriotę? Uważał, że Porządną osobę. Uważał, uważał że, 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 że to nie jest zdrajca. Uważał, że to nie jest osoba, która idzie przeciwko interesom Polski na pewno. Ale może to sąd niezawisły osądzić? Czy rzeczywiście był zdrajcą, czy, czy patriotą? Czy rzeczywiście krzywdził no na naród, czy nie? Sąd, sąd, może, no sąd może i swoją drogą na pewno, ale, ale myślę, że każdy może mieć swoją opinię. i Ja mam, mam tą opinię, tak samo wzmocnioną przez to, co... Wiem, że papież myślił i że papież udowodnił tak samo, przyjmując Jaruzelskiego w Watykanie, jak nie miał żadnego obowiązku przyjmować go, bo już nie był prezydentem. Może był mu wdzięczny za oddanie władzy przez komunistów, a nie za to wszystko, co robił przez poprzednich 30-40 no, lat. Może, może i dlatego, ale to tak samo jest coś, które musi wpłynąć na, na jakieś lepsze osądzenie Jaruzelskiego, jak się zachowywał potem. Czy warto dyskutować o historii Lecha Wałęsy? O, o jego przyszłości? Absolutnie nie. Bo tak samo w tym wypadku uważam, że nie ma żadnej pewności, że on tam coś zrobił i nawet gdyby zrobił to, to, co wątpię, to tak ważne rzeczy zrobił potem, że trzeba to zostawić. A na ile echa tej polskiej bitwy o Lecha Wałęsy docierają do świata i Europy? No docierają dużo, docierają dużo, bo, bo, bo to jest właściwie jedyna postać z wszystkich ludzi, którzy dzisiaj się kręcą po świecie. To Lech Wałęsa to jest jedyny, który za 50 lat jeszcze będzie wiadomo, kto to był i kto to jest, a o innych nie. Kiedy Europa słyszy, że Lech Wałęsa był agentem bezpieki, wierzy w to? Absolutnie nie. Nie wierzy? Nawet jeśli no nie, widzi dowody? Nie ma dowodów, mi się wydaje. Przynajmniej nie ma dowodów przekonywujących. Jaś Gawroński, eurodeputowany, był gościem kontrwiadu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.